Billy Joel, moi drodzy, mężczyzna przystojny, ale taki mikroskopijny Herkules. 1,65 m wzrostu. Ja nie przepadam za tą piosenką. Ona istnieje całe moje życie. Ale jaką piosenkę zaśpiewasz, bo my tego jeszcze nie wiemy. Uptown Girl, oczywiście. Mogłabyś być takim fajnym. Jestem zachwycona. Kolesiem. Mam wrażenie, że postaci męskie, które mi się dotychczas trafiły, jednak były takie... No nie powiem, żeby Billy Joel był koniecznie w moim typie, ale jest to jednak stuprocentowy macho. Mały, ale wariat. Dokładnie. A wcześniej to miałam jakichś takich wrażliwych i takich bardziej miękkich i smutnych. To ty nie lubisz, lubisz gości, takie... którzy... Tak, troszkę zapocona koszula, gdzieś tam resztka smaru pod paznokciami, ale jest fajnie. Nie, bez przesady, ale ważne, że pewny siebie, nie? Pewny wie, czego chce. A mały, ale wariat dobrze śpiewa? On fajnie śpiewa, on ma bardzo charakterystyczną barwę. Taka bardzo, bardzo, bardzo amerykańska barwa. Ty masz dobry taki akcent. Przez to, że chodziłam do międzynarodowej szkoły z wykładowym angielskim, no to nadal trochę słychać, że wiele lat mówiłam po angielsku i w szkole teatralnej strasznie się nade mną pastwili. Łokcie ma tak, jest taki bardzo śmieszny taki krasnal. I nie bój się jeszcze schylać. On ma nawet takie momenty, że jak chodzi za tą wysoką, tak, tą dziewczyną, to jeszcze robi się jeszcze mniejszy i tak idzie, jakby jej pod kapelusz zaglądał. Kulka w buzi. Mało na początek, dobrze? Dobra, ale bardziej z góry, to pod niebieniem. Ja nie wiem, jak to się robi w ogóle. Tylko... No, tak się myśli trochę. When she walks, she walks. Yes, Uptown girl. Super. Tak, dobrze? To jest bardzo, bardzo fajna barwa. Ona jest bardzo charakterystyczna. Największa trudność jest w tym, że on śpiewa non-stop. Cały czas śpiewa i cały czas chodzi. I jak się człowiek zadyszkę, to ciężko potem siać. No dobrze. To będzie cud. Misja niepowtarzalna, właściwie Mission Impossible, no bo jak sobie tutaj wyobrazić naszą wysoką, smukłą Annę Czartoryską, która w windzie w sposób niewiarygodny zamieni się w maciupieńkiego Billy'ego Joela. Uptown.
Ania Czartoryska Niemczycka! No ale właśnie. W ogóle ja tak się trochę zagapiłam na początku, to jak się rozejrzałam po tych chłopakach, to w ogóle nie wiedziałam, który to ty. Dopiero jak się odezwałaś, to sobie pomyślałam, no musi być ten. Bardzo fajnie. W ogóle nie wystawałaś za postaci. Czy chciałabyś... W warsztacie widzę, nie naprawiłabym u ciebie samochodu, ale przynajmniej by było wesoło. Dzięki temu programowi znowu miałem okazję przypomnieć sobie ten utwór, bo rzeczywiście jak sięgam pamięcią wstecz w latach 80., no to był wielki hicior. Dzisiaj po 30 latach nadal ten utwór jest niesamowity, więc gratuluję. Jak równiutko, zobaczcie. Gratuluję i jeden do jednego skopiowany teledysk. Sama pamiętam, że mając lat tam chyba 12 wtedy, czy coś takiego, chciałam się koniecznie wystylizować na tą laskę z tego teledysku, tak, w tym cudnym kapeluszu i takiej sukience, ale dzisiaj zdecydowanie mój wzrok przykuwała twoja osoba i przede wszystkim też świetnie zaśpiewane wykonanie tej piosenki, a charakteryzację masz rewelacyjnie zrobioną. I Paweł. Jeden moment mnie tutaj bardzo urzekł, jak tańczyłaś z tancerką piękną koło ciebie i widziałem w twoich kobiecych oczach męski wyraz pożądania. Było to bardzo... O! Bardzo, nie, zauważył! Bardzo... Panu, ja cały czas myślałam o tobie! Ja wiem, że to jest bardzo niemodne dzisiaj, ale ja jestem facetem i się interesuję zdecydowanie kobietami. Dziękujemy bardzo serdecznie Billy Joel, czyli nasza Ania Czartoryska-Niemczycka.